No więc ja urodziłam się w 1919 roku, w styczniu. W rodzinie mój ojciec był nauczycielem gimnazjalnym. No i to było na wschodzie, w Leżajsku. To teoretycznie urodziłam się w Polsce Wolnej, ale przecież ten czas Polska w 19 roku to była cała w ogniu. Powstania na Śląsku, tutaj ze wschodu, prawda, by ten na nacisk już się wojska bolszewickie zbliżały, szły nasze wojska na Wilno, a poza tym tworzyły się rozmaite, bardzo drobne grupy bojowe. Balili się jeden między sobą, prawda? Bo, bo była ta walka też ideologiczna przede wszystkim między tymi. No więc ojciec starał się, żebyśmy przenieśli się ze wschodu ze względu na nie to na wielkie niebezpieczeństwo z tamtej strony. No, i udało mu się dostać posadę w szanowie pod, tutaj, także to już spokojniejsze było. ten No to moja siostra miała wtedy dwa lata, a ja jeszcze nie cały rok. mi <laughs> się stamtąd przenieśli do, do Szanowa, no, i tam był spokój, prawda? I miałam bardzo dobre dzieciństwo. No bo ojciec mój, to ja uważam, że... Święty człowiek <laughs> tak lubiany był przez wszystkich, że myśmy się na przykład już później, jak był, już, już po 80 na emeryturze, przychodziły k, k, jej, jego e, uczennice. To jak się witały, to klękały przed nim. <laughs> No więc on bardzo się nam zajmował. Miałeśmy yy, 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 urodził się później jeszcze mój brat, ale od 9 lat ode mnie młodszy. No i po 10 latach pobytu w, tej, yy, 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 w tym szanowie yy, ojciec dostał przeniesienie do Krakowa. Do gimnazjum, matematyczno przerodzona, na, 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 Wtedy nazywała się to ulica Studencka, ale teraz nie pamiętam, jaką ten, tutaj, w tej okolicy. No, i w ten, a, a mój wuj, który był hmm, oficerem, i y, ten czas wybudowali ten hmm, osiedle oficerskie. Wybudował dom, no i tam całą rodzinęśmy się przenieśli i później cały czas do, no aż do um, 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 już objęcia pracy zawodowej, to już mieszkałam właśnie um, tam w tym wraz z całą rodziną na do oficerskim. No w tym okresie yy, to pro, nauczyciele nie się, nie, nie się zarabiali, także ja miałam bardzo dobre dzieciństwo i, i, i wielką taką z, zażyłość w rodzinie. No poza tym obdarzył mnie Pan Bóg dużymi zdolnościami. Tak, tak, także nie miałam żadnego kłopotu. Z nauką. E, szło mi to wszystko. Jak miała, maturę zdawałam, to mówię, do no mamy idę, idę na, na egzamin. No to co to idź? Ani się nie. Podczas gdy tam inne rodzice stali pod tym. No ale przede wszystkim matematyka. Miałam bardzo dobrą nauczycielkę matematyki w tym w gimnazjum i była bardzo, bardzo na mnie oburzona, że nie poszłam na matematykę, tylko na Akademię Górniczą. A namówili mnie znajomi, starszy student, który już kończył Akademię, bardzo tutaj nawet z okolicy, ze Skawiny i na ten... Gdyby, po, gdyby w Krakowie była politechnika, to pewnie bym poszła na politechnikę, bo chemii nie umiałam ząb. <laughs> Zupełnie. Dlatego, że no tak, tak chodziłam to gimnazjum humanistyczne i, i tak się złożyło. No więc, jak studiowałam, to przede wszystkim. Moje najlepsze przedmioty to były właśnie tematyka, fizyka, mechanika teoretyczna, która dla większości moich kolegów była właściwie piętą achillesową, a dla mnie była najlepsza. No więc dlatego miałam bardzo dobre relacje z profesorem Choborskim, który uczył nas tej matematyki, prowadził sam ćwiczenia, no i na tych ćwiczeniach, no zaraz się przekonał, prawda, że ja mu rozwiązywałam każde zadanie. Jak wywołał kogoś, na ty nie wiedział, no to później jako ostatnia, to odpowiadałam ja. No ale już po mnie już nikt nie odpowiadał. No i, i tutaj chciałam podkreślić, jaką miał pamięć profesor Choborski. W pewnym momencie mówi tak, a ja miałem studenta przed wojną, czyli przed pierwszą wojną, tego samego nazwiska maślanka. Czy to nie moja jakiś krewny? A ja mówię to mój ojciec. A on mówi na to, no to ja mam jego notatki, to ja pani przyniosę, żebym pani mu oddała i serdecznie go pozdrowiła. No to przecież było przed. W tym ojciec skończył w 14 roku to, to uniwersytet. No a, to, a ja byłam w 37, 37 38. i 1938. I Choborski pamiętał. Mojego ojca jako studenta sprzed tylu lat, prawda? I później przyniósł mi te notatki ojca. Więc <noise> miał bardzo serdeczny stosunek do studentów, bo jeżeli ktoś nie odpowiadał, to, to nie było jakieś, prawda, tego, tylko po powiedział mu prawda że żeby sobie to uzupełnił i tak dalej więc bardzo był bardzo przyjazny był dla nas i, i na, na ten no równocześnie jeżeli chodzi o matematykę to już na drugim roku był profesor Gołąb no to ten miał był bardzo dowcipny no i różne takie dowcipy mówił a poza tym popisywał się swoją pamięcią. Jak przyszedł na pierwszy wykład, wziął tę naszą listę, przeczytał po kolei nazwiska, każdy wstawał i przedstawiał się. No i później on zamknął tę listę, zaczął chodzić po sali i zadawać pytania, po nazwisku. Pan ten, a ten. I ten. I, 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 przecież ich w ogóle nie znał, bo to bym tego. I wstawał. Więc zrobili mu kawał, że on powiedział nazwisko, pan Wróblewski, a na umyśle stał Malinowski. A on mówi: O, to nie pan. Pan Wróblewski, a nie pan. Pan jest pan Malinowski. <grym> no więc. Rzeczywiście był kapitalny, jeżeli o to chodzi. No, wcipy nam rozopowiadał i był bardzo, bardzo też taki towarzyski. Ale mimo tego, stosunek studentów do profesorów był zupełnie inny po tym. To byli, no, mimo, że mieli bardzo dobry stosunek do, do, do studentów, ale byli na piedestale. Nie było tego takiego jak obecnie, prawda, e, e, kontaktu z profesorem. Ja, no, ja ponieważ. No, i bardzo jeszcze też miałam dobry kontakt z, z tym. Z rektorem taklińskim. On miał ten zwyczaj mówić, co drugie słowo znaczy się, zna, zna, znaczy się tam to i to, znaczy się, ciągle to. <grytopu> no i on też potrafił ocenić y, to y, wypracowanie bardzo szybko. Dawał nam jakiś y, wzór, jakiś do rozwiązania. Kartkę każdy dostał osobną. No i później wychodził. Myśmy czekali i po dwóch, trzech godzinach wracał z wynikami. <grym> I wrócił wraz z tymi i mówi tak, znaczy się, bo zna, znaczy się panienka najlepiej napisała, wstydźcie się chłopcy. <grym> no i miałam z nim takie. Bardzośmy rozmawiali nieraz. Też, no, ale to był profesor, był w ten czas, czymś takim naprawdę, no, jakimś takim, na, nie tym. A później już po wojnie, no, więc ja zdążyłam zrobić dwa lata w pełni, także całkiem skończyłam te dwa lata. Nic mi nie zostało na po na po... po tym... po wojnie. No a jeżeli chodzi o stosunki takie, że ja byłam sama jedna, prawda, na tym, to z początku to była taka może taka troszeczkę między kolegami, taki trochę dystans, ale bardzo szybko się zmienił w sposób taki koleżeński. I zaakceptowali mnie, także nie można powiedzieć, żeby mi cokolwiek dokuczali pod tym względem, że jestem kobietą, absolutnie nie. Bo chcieli mi, jak na przykład ja jako po humanistycznym gimnazjum, nie, nie umiałam kreślarstwa, prawda, bo przecież się w ogóle na tym nie znałam. No więc oni... A, a, a znali się na tym tylko studenci, którzy byli po, po, po technikum, bo inni tak samo. A taki był zwyczaj jednak tego, tej katedry, że dał nam zadanie, że mamy... To nakreślić, ani słowa, jakieś wskazówki czy uwagi kompletnie. Tylko było w ten sposób, że ten arkusz papieru na desce był na, na, na sali i nie wolno było wynosić. I była co jakiś czas w nocy kontrola, i przybijali pieczątkę. Jak nie na następny raz przyszedł na, o, oglądnąć, a nie było pieczątki, to od razu dostawał już niezaliczenie. <ścoughs> no więc, a ponieważ ja na początku to raczej bohomazy, a nie, a nie ten, ale pieczątka była. No to później koledzy starsi, nie z mojego roku, mówią tak, zrobimy ci rysunek, żebyś miała czas, pójdziemy się przejść gdzieś na, na, na ten. No i narysowali mi, prawda, i następny raz przyszedł profesor, pieczątka jest, rysunek ładny, <noise> no i nic nie powiedział, dał mi następny, a... Koledzy mówią nam na tym, no to chodź, bo już masz, ja mówię, o nie, ja sobie teraz muszę sama ten sam co rysunek zrobić. No i, no i w ten czas tak, że już później już miałam cukier, dobrze, ale na ostatnim tym... W tej chwili no, bardzo dobrze pamiętam nazwisko. no Wyleciało mi nazwisko tego asystenta, starszy był, bo jego syn schodził nawet ze mną. I ostatni rysunek, który dostałam, to był bardzo trudny, takie przenikanie się dwóch y, y, walców. Nie podobało mu się za pierwszym razem i powiedział, że nie, to mi nie, nie zaliczy. Za drugim razem, już mi koledzy najstarsi pomagali, nie zaliczył za ten. I następny, trzeci raz, jak się nie zaliczył, no to już się przepadło, nie było się na tym. No i ja przychodzę, bo to odkrywam tą papier, który jest zakryty, patrzę, a ja mam tak ślicznie namalowany ten, ten rysunek. Tak pięknie te pomocnicze linie dziłosienkie, jak nie wiem. No, pytam się kolegów na prawo, na lewo, którymi bo już nikt się nie przydał. Nie. Najprawdopodobniej właśnie ten profesor. No i on przyszedł. Na tym bodzie, no teraz to jest dobrze. <grystanie> I nic się więcej nie odezwał. Mówi, ma pani, zaliczenie i poszedł. <grystanie> Także no, naprawdę nie miałam żadnego żadnego tego jakiś ten. A z kolegami miałam taki koleżeński stosunek, raczej taki bardziej towarzyski ze starszymi bo to mieliśmy przecież, bo 18 lat, to dla mnie byli tacy. A poza tym mężczyźni są bardzo, a zwłaszcza przedtem, no tacy ambitni, że przecież oni już młodzi, mądrzejsi od, od, od kobiety, prawda? Więc, no więc ja żadnych takich stosunków z, nie, nie, z tymi kolegami nie miałam. No, ale bardzo serdecznie, bardzo przyjaźnia była, bardzo wielka przyjaźń. Także nie miałam żadnych, żadnych jakichś takich uwag albo co. No, jeden taki starszy asystent zrobił mi taki kawał, że oblał mnie. To było z tego... Y, 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 jakieś miernictwo czy coś takiego. Ja myślę, że mnie obrał, Przecież ja wszystko powiedziałam dobrze. Na drugi raz przychodzę, znowu mnie oblał. No ja byłam zrozpaczona, że przecież co jest, no co ja mu powiem, wszystko mu powiem. No za trzecim razem powiedział, że dobrze. A później, jak się po latach spotkali, to powiedział, że on mi celowo oblewał, żebym ja jeszcze raz przyszła do niego. I mówił miał taki uboł i tak się cieszył, że ja, że ja się martwiłam, a on mnie kazał przychodzić trzy razy do siebie. I to mi dopiero powiedział, jak już my byli po polataj, jak już byli starsi, to się przyznał. no, no później mieliśmy, no, po wojnie, która przeszła, ten okres trudny okres, prawda tej Okupacji, no mieliśmy takie szczęście, żeśmy w rodzinie nie mieli żadnych jakichś katastrof, prawda? No, a poza tym ja byłam bardzo zdrowa, nie chorowałam na nic, prawda? Więc tego, no, więc pierwsze co było po wojnie, to skończyć studia. To było najważniejsze, bo po pierwsze to znaczy, drugi. No i trzeci i czwarty rok, to prawie robiłam równolegle. <gry> Także jak co się dało, tutaj, to, to, to tego to się dało na ten. No i w ten czas. A miałam cały ten to polegał na tym, że miałam pamięć bardzo dobrą, bo to właściwie jest połowa sukcesu, to jest pamięć. No, jeżeli się przy tym. No ale ja za, za, za pilna nie byłam, <śmany> tak, także m, 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 moim hobby to był sport. No więc, więc oczywiście oprócz m, m, nauki, bo chciałam jak najprędzej skończyć, no to były, m, były narty, no, wyżwy, kajak, żagiel. Miałem patent żaglera, żaglerza, później żaglera i ten. Mam patent przewodnika po Tatrach, patent przewodnika po, 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 po Beskidach. <laughs> Bo to była moja, moja że tak powiem, odskocznia od, od pracy. A nie jakieś inne, prawda, zajęcia. No i tak, dlatego jak skończyłam już. A, a jeszcze tak śmiałam się, bo tak profesor na metalografii daje mi pytanie takie, że jak przeliczyć ten wzór z ciężarów atomowych, z ciężarowych na atomowe. A ja, ponieważ miałam dobry pamięć, to pamiętałam ten wzór atomowy i napisałam. Z taką przekąsą, to na pamięć. A ja mówię, nie, nie na pamięć. I zaraz mu wyprowadziła mi całe przekształcenie. No to już później był inaczej do mnie nastawiony. I miałam taki dobry z nim stosunek, że jak kolegę jednego wyrzucił, nie zaliczył mu zdjęć tego, bo się męczył go, że w elektrolizie jaką ma jak fragment, z jakiej porcelany. No ten wymyślał, nie, nie. I tak już wisu, bo nie wiedział, co powiedział, powiedział z niemieckim paskiem. Więc on go wyrzucił. No i taki zmartwiony, tam stoimy z kolegami na, 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 na tym na korytarzu i oni mnie namawiają, idź do profesora i poproś go, że przecież to był żart, żebym wrzuciła tego. I poszłam do niego i mówię mu, że on mówi tak on mówi, bo jemu chodziło, że, że ta porcelana musi być porowata. I on nie wpadł na to. I on mówi, no, no dobra, nie przyjdzie. I, I wrócił z powrotem, bo on też był taki na, na ten, mimo tego, że inni mieli do tego taki stosunek, taki mentorski, ale byli bardzo życzliwi dla studentów, nie można powiedzieć. No, więc to takie wspomnienia, albo na przykład takie śmieszne. Taki śmiesznoska jego profesora mieliśmy takiego profesora Dawidowskiego. No on bardzo często przyjmował w domu i, 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 i egzaminował w domu. No i jeden kolega przyszedł, a on się akurat golił w tym i mówi tak w łazience i mówi tak do niego no to nie ma gdzie się niech pan siądzie na sedesie a później mówi Zdawał pan kiedyś w sen, w egzamin na sedesie a jak przyszedł inny student nie zastawił go i mówił z jego żoną i ona mówiła w ten czas żeby przyszedł wtedy a wtedy i on wrócił i mówi tak a ja się... a on ten czas do żony wodził Marysiu, studen do ciebie, bo się umówiłeś z nim. <laughs> Ale taki był śmieszny, na przykład raz mał wykład, bo to z termodynamiki, on miał termodynamikę. Taki długi był e, wzór, miał go na karce napisany i przepisywał na, 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 na tablicy. Okno było otwarte, kartkę mu zdmuchnęło. No i on nie wiedział, jak daje przepisać, i nagle mówi: Och, zapomniałem, mam bardzo pilne, pilne zebranie, muszę przerwać ten wykład. I wychodzi, zbiera te swoje papiery, wychodzi, przychodzi pod wyjście, a tam leży kartka. On podnosi, a to była ta zmuchnięta. I on tak patrzy i mówi tak, już nie mam zebrania, chodźcie. A on był taki wysoki i gruby, miał taki brzuch. I on mnie też bardzo lubił, bo to terminem to taka była zbliżona do matematyki. To o, moja zosieńka przyszła, a ja nosem w brzuch. No, więc a był taki profesor też bardzo dowcipny, yy, yy, młody, kurzawa. Nie wiem, czy Państwo tam słyszeli o nim. On elektrotechnikę wyprowadzał. No, ja z elektrotechniką nie bardzo, tak? Nie, 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 nie ten. No, i on, on mnie z początku szykanował. Ciągle coś mu się nie podobało na, na, na tym. I w pewnym momencie miałam taki, wyprasowanie, taki schemat transformatora, zwijanie gruba i cienkie, te zwoje. I on się tak patrzy i mówi tak: A, oh, jak od starej kanapy sprężyny. A ja mu na to mówię: Ja wolę kanapę niż transformator. A on się śmieje, ja bo, 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 bo on był dowcipny: Wierzę! I śmiał się, jak nie wiem. Później poleciał po całej akademii, opowiadał o tym, że ja wolę kanapę niż transformator. I już od tej pory była przyjaźń. Tak, a wszystko. No więc to są takie dowcipy, prawda z, z tego. No tak mi specjalnie już więcej nie przychodzi pod głowę. Pod ten. No tu, tu opowiadałam profesorowi, ale to już jakbyśmy byli dorośli, jak już byłam w Instytucie. No więc teraz po skończeniu studiów, które mi poszły na bardzo dobrze, bo, ha, bo w nie chemii. Chemi nie umiałam nic kompletnie. Mieliśmy profe, asystentów na, na tym, też nazwiska pamiętam, tylko najmłodszego, bo on był z, z, z synem profesora staronki, bo profesor staronka on był na ten, a tych starszych nie pamiętam. Jeden z nich. No, dla nas był starszy. On może był dopiero po 30 albo 40, ale dla mnie no to był osiemnasty, to, to był stary, prawda? I on był bardzo surowy. I do niego bali się ludzie przychodzić, od, oddawać ten, i on u niego był taki luz, prawda, bo wszyscy do tamtych. A ja do niego poszłam. I naprawdę, ile on mi poświęcił czasu. Nie był właśnie tak, żeby mnie wywoził, tylko mnie uczył tej chemii. I on mnie nauczył chemii ten, na, na tych ćwiczeniach. Także ja, jak zdawałam egzamin, to zdałam na piątkę. Ale tylko dzięki temu asystentowi, do którego nikt nie chciał przychodzić, bo był taki ostry. <gry> no więc właśnie, Taki był stosunek do kobiet. Nie było tak, żebym ja była, prawda, szykanowana. Absolutnie nie. No, ale też nie było takiego specjalnego powodu, no bo ja jednak, no, te, te, te przedmioty po, poza tymi matematycznymi, fizycznymi i tymi. No to były takie pamięciowe, więc łatwe, no to łatwo zapamiętałam. Jak mi w ten czas profesor przygadał, że, że ja tak na pamięć umiem ten, to jak profesor Dobowicki, który był u niego asystentem, on wykładał metalurgię stali, no i wymagał, prawda, o tym, o, o, o tym, jakie gatunki są stali, ile jest domieszek, no to ja pamiętałam z, do drugiego miejsca, ale umyślnie myliłam się, bo się wstydziłam, <laughs> że, wyku, że, 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 że wykułam. <laughs> Także taką niewielką pomyłkę robiłam, które on tolerował. Na przykład było 0,3, to ja mówię, no poniżej 0 poniżej zero, ale jak było tam po jedy koło jedynki, to mówię koło jedynki, prawda, na, na ten... Chociaż ja wiedziałam do drugiego miejsca, ale się wstydziłam powiedzieć, żeby nie mówić, że on wykojął. <grym> no i z niego tośmy się śmiali strasznie, bo profesor Łoskiewicz był o tym i on z swoich asystentów i adiunktów to bruder szawni i i i żądał, żeby się po imieniu z nimi rozmawiało. A on był właśnie ten odstali najstarszym e, tym. I jakoś nie miał śmiałości, mówił do niego przez trzecią osobę. I myśmy się tak śmiali, bo on mówił tak: Azik kto widział, Azik kto chciał. To myśmy się śmiali i tak do kolei mówili: Tadeusz to widział. No, ale jak skończyłam te studia, no to chciałam iść do pracy, do przemysłu. Nie chciałam iść do instytutu, tylko do bo właśnie profesor Oskiewicz chciał, żeby szła do instytutu, do odlewnictwa. Ale ja chciałam iść do przemysłu, bo mi to imponowało, prawda, że ten... No i był w Skawinie budowali półtechnikę jako na podstawie tylko książek, bośmy i to tych radzieckich, bośmy przecież nie mieli żadnego dostępu, prawda, do, do zachodu, bo w ten czas naszymi tymi to byli robotnicy, ale można powiedzieć, że, że w stosunku do nas, do tej grupy inżynierów, która prowadziła ten, budowała ten, tą półtechnikę, to byli bardzo przyjaźni, nie można powiedzieć. No, tam swoje mieli. Jak na przykład raz ja chciałam coś od nich, o tego i poszłam do dyrektora. Że chce tam na to Elektrolizę coś. I wyszłam z pokoju, jeszcze byłam w sekretariacie usłyszałam, jak on przez telefon mówi tak, przyjdzie tam do was Maśaku, to im nie daj, to i nie dajcie. I jak ja to usłyszałam, tak w te pędy lecę, ale nie do tego, do który on dzwonił, tylko do jego zastępcy. I on o tym nie wiedział i dostałam. <laughs> Ale tak to byli właściwie, nie można powiedzieć. Najwięcej, tak mówię, że jak to po wojnie było, prawda, w taki, to było w Ciebini. No to przecież ani w Ciebini, ani jednej restauracji nie było. Nie mało się gdzie, gdzie stołować, no to chodziłam na tą stołówkę, prawda. No, i tak siedzę na tej stołówce, jemy koło mnie robotnicy, i ten robotnik do mnie mówi tak. Na placu pani pracuje, a ja mówię na placu, a zarabia pani choć 400 zł, e, tyle to nie. A drugi mówi, idź głupi, przecież to jest inżynierka z elektrolizy. A później miałam też taką historię właśnie. Dzięki temu, że no, ja byłam tam sama wśród tych inżynierów, którzy to prowadzili, bo byli mechanicy i ten. I, i, i budowaliśmy piec, taki dość duży piec, na, na ten rurowy, taki podobny do cementu. I nikogo akurat nie I to właściwie było pod. Pod moim e, kierownictwem. I przyjechał taki inżynier, który, który nam to budował. Ja rozłożyłam ten, te, ten, no i chcę z nim rozmawiać. A on mówi: O bardzo panią przepraszam, ale może przyjdzie ktoś poważniejszy. A ja, a ja mówię: Ja jestem ta poważna. No, no więc on się już nic nie powiedział, no jakśmy przegdy zgodowali, poprawki i tak dalej, no to powiedział, no tak, coś mnie się tutaj zdarzyło. Mówi tak, i chciał się ze mną już na kawę umówić w Krakowie, a ja mówię, nie, ja mam bardzo, bardzo zazdrosnego na, narzeczonego. No, i później byłam tam na, na tym. No, i takie miałam właśnie historię, że ciągle, na przykład, jak poszłam na praktykę, miałam po, po drugim roku na praktyce, byłam w Uzusie, w Warszawie. Zgłosiłam się tam do, do, do tego i czekam, czekam, żeby mnie zaprowadzili na, na hale. I słyszę, jak w drugim pokoju mówi ten, posyłam ci studenta na praktykę, ale się uśmiesz. <głos> <głos> ale w ogóle, no to nie było żadnej, żeby można było powiedzieć, że było dyskryminacji kobiet czy coś takiego. Jeżeli w do mnie, to na pewno nie. No więc później. Zmieniła się, zmieniła się dyrekcja w tym, w tym instytucie, jak już wybudowali hutę. No, a właściwie jedynym wzorem dla nas to były tylko książki radzieckie. Musieliśmy wszyscy sami prawda, do, do wszystkiego dojść. No i I później, jak, jak ja chciałam już stamtąd pójść, no bo co miałam do, 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 do tego? Byli zupełnie inni, już się zmienili. I, i, widziałam, że już nie mam co robić na tym. W przemyśle nie będę miała takich, ten, i że pójdę do Instytutu do Gliwic. Bo tam, ten czas z moim współpracownikiem, bo on był adiunktem na Akademii i też przeszedł do tej czebini. No to myśmy się w ten czas zaręczyli. No i mieliśmy się pobrać właśnie w tam czas w Gliwicach już, jak przeszli. A, a dyrektorem zjednoczenia był, był robotnik, Pierzynka. No on do mnie mówił, po co pani tam idzie do tych gniazda robów Niedobrze by było pod pierzynką. No, ale ja nie chciałam tam, tam zostać. No więc co tam jeszcze było takiego śmiesznego? No więc później. Aha. Jak już później ja byłam. Już na, na, po, po mnie, już kierownictwo tego, tej jeszcze kończącej się półtechniki, bo się później zrobili jeszcze z, z ten mój kolega, a, a, a przy, kierownikiem, który był normalnym prawda, inżynierem, przeszedł do, 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 do bibrometu, do, do, do tego, i, i, I został wprawdzie też inżynier, ale był taki, bo no, nikt się na tym nie znał. Co jakiś czas przyjeżdżał i kolega mówi tak: Wiesz, zrobimy sobie kawał. I mówi tak: Trzeba będzie namiar zrobić do pieca, to zadzwonię do niego, żeby nam powiedział, co mamy dać. A on nie wiedział w ogóle i mówi tak, no taki ludzki. A on na to mówi, a na to no i kolega mówi, no to ile robotników mamy wrzucić do pieca? <grywka> no Później pracowałam w Gliwicach, no to dostałam zakład elektrometalurgii, no to więcej w ten czas, no, więcej się zajmowałam elektrolizą, Cynkiem i miedzią niż aluminium, bo w ten czas tam u nich tego nie było. No a później z, 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 z Grywic wyodrębnili Instytut Metali i Leki, i przenieśli go do skawiny. No więc ten czas już pracowałam w skawinie, ale ten kierownik, to był Ackerman, on w ogóle nie interesował się aluminium. Dla niego to było taka po, coś pobocznego. Więc coś tam miałam niby do roboty, a głównie zajmował się Germanem, tytanem. No, ja miałam do opracowania ten właściwie zupełnie niepotrzebnie no bo co ani rudy, ani nic nie było. Byłam zresztą w, Mos w Moskwie i byłam w tym chucie, no to tam były już całego wlewki w tych wielkie, na no, co myśmy mieli w laboratorium w zlewkach, prawda? <grymny> I to jeszcze takie śmieszna rzecz była w tym jak byłam w tym Taka podobna była, bo Trzebinia była już tak w ten, ten czas. Ten zakłady trzebińskie były takie trochę w upadku. A tam, gdzie była taka poważna, te, 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 te fabryka tytanu, bo przecież była wiekowa, półtorej wysokie, szerokie na, na, na tym i rzędem stały, więc poważna po, po, po fabryka. I p, chce się pożegnać z kierownikiem. I nie można się było do niego dostać, bo między jego gabinetem a tym zapadła się podłoga. <laughs> ta, 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 takie dziadostwo tam było jednak. <śmiech> Wtedy. <śmiech> no i później w Gliwicach zrobiłam doktorat. I już jako, jako doktor e, e, przeniosłam się do Schabiny do, razem z całym tym i, i instytutem, prawda? E, no był to inny instytut lekki, ale zajmował się głównie tymi germanami i e, 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 tytanem i tak dalej. No i co moje osiągnięcie to było, e, że przerobiłam rudę. No i w, w, w zlewce pociekło cię trochę e, e, ciekłego d, 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 tego chlorku tytanu, d, dalej trzeba przerób Przecież to nie miało sensu w ogóle na, na tym. No i później w końcu w końcu tylko z, 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 na tych dawnych urządzeniach półtechnicznych zrobiliśmy półtechnikę do rafinacji aluminium. Bo w sumieśmy wykonali ten czas 25 ton tego aluminium na tej półtechnice. No to w ten czas już samodzielnie tą rafinacjęśmy zrobili i już zrobił i potem po, po, po próbach na, na, na tym w Czebinie, budowali już fabrykę, prawda, tego, tej rafinacji, no, ale ja byłam później już w instytucie i w międzyczasie y y nas wołali do pomocy, prawda, do czego No, ale taka była sytuacja, robotnicy to, że y właściwie y y na niczym mi nie zależało. Jak zrobiłam opracowanie, że trzeba, że dlaczego na Węgrzech taka sama technologia, a o ile mniej zużycia elektryczności zrobiłam całe opracowanie i znalazłam przyczyny, podałam tę przyczynę, no trzeba było zmienić jednak wsad, rudę. To oni my, Ej, co się będziemy, wsadzili to do szuflady i dali, prawda, i, dali. I tak, tak szła właśnie ta, ta metalurgia, ten przemysł. No i do czego doprowadził, no to wiadomo do czego doprowadził, prawda, do pustych, do, do upadku ekonomicznego, pustych sklepów i tak dalej. Miałam kontakt z profesorami i nawet jeden egzamin zrobiłam podczas okupacji, w tym u profesora studnierskiego, który mi później oczywiście nie zdał żadnego potwierdzenia, tylko po, tylko po odzyskaniu nie znaczy. Niby niepodległości, prawda, po, po II wojnie światowej, no to mi wpisał do, 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 do indeksu, prawda, ten egzamin. No, a, a chłopcy dokształcali się na niby takiej technicznej szkole w podgórzu, tam gdzie była ta, ten, i pod, 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 pod pokrywką takiej techniki, no właściwie to studiowali. Nie. No podczas okupacji też byłam w pewnym momencie u takich znajomych na, na wsi gdzie studentów dwóch przygotowywałam do matury i później przyjechali profesorowie z gimnazjum i odbyła się tam matura w tym dworze w Łętowni matura tych dwóch. No więc podziemie e, istniało, prawda? Nie, nie tylko wojskowe, ale i intelektualne tak samo, prawda? Może nie taką skalę dużą, no ale ja wszystkiego nie obejmowałam, bo przecież to było wszystko e, pod tym, bardzo się temu profesor Krause. Bardzo był zaangażowany w tym pod, podziemnym tym i właściwie przez niego miałam kontakt z tym, a on był kapitalny. Też miał z nim to były bardzo wielkie, wielkie też śmieszne rzeczy, bo on <grywka> był równocześnie w pewnym momencie rektorem i pisał do siebie. Jako do rektora, że prosi to o to na, na katedrę. I później jako rektor pisał, nie uwzględniam. <laughs> A jak jeżeli chodzi o studentów, to dawał wyposażenie pisemne. No ale ludzie ściągali bardzo dużo. Nikt nie chciał siedzieć w pierwszych ławkach. A on siedzieli, wszyscy staliśmy na korytarzu, a on wywoływał nazwiska. A ten, który wywołał, mówi, nieobecny. No to on następnego. I tak kurza mu się parę razy tak przekręcił. A jeżeli chodzi o mnie, to mówi, pan Zofia. No, a nikt się nie odezwał. No ale. Bardzo, ba, bardzo był taki życzliwy dla ludzi, tylko, tylko przed egzaminem studenci musieli się prze, przebierać w eleganckie ubranie, bo nie przyjmował w byle jakim, tylko trzeba było być w wizytowym ubraniu. <try> trzeba przyznać, że akademia miała taki, ponieważ nas było niedużo w stosunku do tego, to było bardzo duże z życia koleżeńskie. Nie, nie, nie zaobserwowałam specjalnie, żeby jakieś podchody albo coś takiego było. No, a profesorowie niektórzy to... Jak pani poznała męża na uczelni? Na uczelni, bo on była... On był asystentem na metalografii i prowadził ćwiczenia. A później pojechał do, do, do i ja też pojechałam do Czywbini. No i tam wspólnieśmy pracowali. No i ta wspólnota, ponieważ był starszy, o sześć lat ode mnie, a nie młody, tak jak tego, no tośmy się bardziej... A poza tym miał to samo hobby sportowe. Bo był nawet w Mistrzostwach Krośackich brał udział w akademickich. No więc myśmy, myśmy, jeżeli chodzi o ten wolny czas, mieli identyczne za, zamiłowania. Także to. I później razem przeszliśmy do, do Gliwic i w Gliwicachśmy zaś pracowali. Katedrę metali raznych wyodrębnili katedry Miedzi i reszta. I trzeba było kierownika do tej, tamta się nazywała Katedra Miedzi, a reszta tych pierwiastków to była katedra Metalnie Żelaznych. I wtedy ja ponieważ no, ja się bardzo udzielałam w, w przemyśle. Zwłaszcza przy budowie drugiej litskiej akademii w Koninie. No to tam nieraz z całymi tygodniami siedziałam i tego. Miałam dobre stosunki ze Zjednoczeniem. No i dyrektor Zjednoczenia mnie zaproponował na kierownika tej katedry, metal, tej pozostałej katedry metalnie żelaznej. No i w ten sposób właśnie przeszłam. Na Akademię Górniczą, no bo byłam docentem, dlatego że w ten czas stworzyli e, e, tych pracowników po doktoracie a, e, z tych branżowych e, e, laboratorium, e, nas na podstawie e, prac i dorobku. Dawali y, y, tytuł, bo to był tytuł y, docenta, prawda? Bo to nie stopień. Stopień, o to jest profesor, ale ta, to był tytuł docenta. Więc byłam docentem, no więc miałam, miałam wszelkie prawa do przejścia na Akademię Górniczą i profesora dostałam już na Akademii. <laughs> ale. Ale mąż został w instytucie. To... Taka śmieszna historia była, bo w czasie tej, no, tej okresu rządów Komunistycznych, no to rządzili ludzie oczywiście partyjni. No i oni, nie wiem którego po pomysłu, chcieli zlikwidować ten instytut, który do tej, do tej pory jest w Skawinie. Chcieli zlikwidować ten instytut. I żeby zlikwidować Instytutu, to, to chcieli wyciągnąć ludzi, którzy byli najbardziej z tym Instytutem związani. No więc chcieli, żeby ja odeszła, żeby mąż odszedł. I, i e, profesor Gierek, który był synem Gierka, ja jeździłam do, do Politechniki Śląskiej, bo nawet przez jeden okres, przez cały rok miałam nawet wykład tam na, na tej Politechnice Śląskiej. On, mu, on mówi tak, że żeby mi się przeniosła do, do Politechniki Śląskiej z instytutu, bo w świętym czas jeszcze nie byłam na akademii. I mówi tak. No i będzie pani moim sąsiadem, bo mamem taką drugą willę nie, 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 nie zamieszkałą, bo ja się go jeszcze zapytałem, że taki ma piękny ogród i czym się zajmuje. A nie, to przecież to, to, to miasto mi to robi wszystko. A, a pani to jest tego. No więc ja sobie pomyślałam, o nie! Żadna wilna w PZZPR-ku nie, nie będzie. No i wy, wy, wykpiłam się, powiedziałam, że nie będę i w międzyczasie do, mnie zawołali do, do, do Akademii górniczej, <grymianie> Jeżeli chodzi o aluminium, nie było w ogóle żadnego, ani laboratorium, ani nic. Tylko takie wykłady miał profesor tak tak dorywczo. No to ja zorganizowałam ten laboratorium, no i wymyśliliśmy z, z, z tymi asystentami ćwiczenia, no i odbywały się normalne ćwiczenia i tak dalej, ale z drugiej strony, ponieważ ja byłam związana z przemysłem, no więc bardzo, bardzo. Się starałam, żeby z tych studentów, nie tylko tam teoretycznie, więc, a miałam możliwości, bo była Skawina bardzo blisko, więc robiłam wycieczki na, na, na ten i później zamiast, zamiast ten jakiegoś sprawozdania z laboratorium, no to były sprawozdania z, z wycieczek na tym. No, ale studenci jak studenci. Miałam takich dwóch studentów, małżeństwo, bardzo zdolnych, I, i rzeczywiście zdawało mi się, że w dużo pracy z nimi, bo żyłam z nimi, że oni będą tymczasem ja skończyli, to ona nawet nie wiem gdzie poszła, a on do swojego, do swojego teścia. Gdzie miał e, e, pra, znaczy biznes własny, wy, wyrób e, z tych e, lutni i tych e, skrzypiec i różnych, ty, i tam pracował. I, I cały wysiłek, jak ja myślałam, że oni podejmą tę pracę, prawda? W tym, no, każdy patrzył, żeby, żeby jak najbardziej tego. no. Zorganizowaliśmy takie studia podpalmowe dla pracowników huty i Skawina i Konin. No, więc najbardziej mi się śmiało, takie jak ci inżynierowie z tego, z, ze Skawiny. Później mówili tak, no że się tak zdziwili, że my tak mało wiemy o tym. o, 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 o tym. Bo myśleli tak, że oni są, że co ja tam będę wiedziała, jak ja tyle lat już nie byłam na, na tym. A ja oczywiście nie wykładałam im technologii, bo wiedziałam, że oni są lepsi ode mnie, tylko teorie. A oni tej teorii nie, nie znali. bardzo, Więc byli bardzo bardzo za, 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 za tego, że, 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 że jednak takie studia podyplomowe były dobre. A ci w Koninie to byli spryciarze, bo jak był na, na, na tym, bo później był taki niby egzamin, no to znaczy, ja miałam taką rozmowę i dostawali dyplom. I jak ja pojechałam z profesorami z Akademii Górniczej do Konina na ten egzamin, to oni mówią: o, najpierw musi być śniadanie. I założyli taki ten z wódka piłnego, bo zabawa jak nie wiem. I taki był egzamin, no ale ja nie dałam. Całkowicie się za tego. Tylko jakbyśmy tam skończyli, to mówi, a teraz porozmawiamy o, o, o aluminium, ale już nie tak, że każdy jeden, tylko zrobiliśmy już taką kółko i teżśmy rozmawiali. Później było rozdanie dyplomu i znowu zabawa. No. A... Ale to było wi wiadomo, było, że było coś gorzej, a najgorzej było z tym. Myśmy mieli e maksymalną e e tą, e e e ma 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 maksymalną produkcję aluminium e na 90 ton. A, plac, a e, plany, które były, to były na 500 tysięcy. <laughs> no więc to było takie mżonki więcej niż, niż ten. Ale ja, oczywiście, jako, jako matematyk, no, wprowadziłam matematykę do, 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 do tego i zrobiliśmy, nawiązałam kontakt z profesorem Kolendą który był matematykiem też oprócz energii, bo on prowadził ten energiczny. I wspólnie z jego, a raczej więcej z jego asystentem, zrobiliśmy model matematyczny elektrolizera. I tym referatem pojechaliśmy do Leoben na, na, na ten... No to nam później mówili tak, jak to tak jest, że u Was tak teoria wysoko stoi, a produkcji w ogóle nie macie? <noise> no, ale na tym się skończyło, bo później już nie było jak. No, a jak się skończyła ta. To państwo sowieckie i już była polska, to ja akurat w tym samym roku poszłam na emeryturę, bo miałam 70 lat. To także, że właściwie pracowałam jeszcze 3 lata jako wolontariusz, bo chciałam ukończyć tam pracę. To chodziłam co, co, codziennie przez. No ale później, ponieważ e, nie było pieniędzy i właściwie asystenci nie dostawali takiego. Bo przecież przemysł właściwie w ten czas ten ciężki przemysł w ogóle upadł. No więc nie mieli tych grandów. No więc ja się wycofałam. Dlatego, żeby, żeby oni mieli, prawda? Jak złapali grant, to byłam tylko na liście, żeby mieli, żeby mieli taką podstawę do grandu, ale sama już, już, już nie chodziłam. No i w ten czas tak się dziwiłam, bo nawiązałam kontakt. Z tym, z, tak, z kołem kombatantów. Mieliśmy, to ko, założył go profesor Leskiewicz, no i najpierw to było nawet i 100 osób, no ale jak ja już przyszłam, to już było mało. No i na takim jednym zebraniu jeszcze miałam takiego dyrektora jeszcze w instytucie, który mówi tak tylko się nie odzywaj, bo jak się tylko odezwiesz, to cię zawsze zaraz zabiorą dadzą ci jakąś funkcję. A ja się tam odezwałam raz, no i od razu mnie wzięli do zarządu. I nawiązałam, i tak ten zarząd był 10 osobowy, zbieraliśmy się co tydzień i ja mówię, w tym okresie, kiedy już wszyscy byli koło osiemdziesiątki, a ja jeszcze więcej, nabrali, nabraliśmy takiego e, e, przyjaźni. Bo w takim e, e, już e, podwyższym wieku to się już przyjaźnie rzadko nabiera, prawda? No tacyśmy byli. Naprawdę przyjaźni, tak myśmy tam byli, przyjemni, a później przez ten cały czas, który byłam, co chwilę który się umarł, co chwilę któryś umarł. I na samym końcu, jak już odchodziłam, to tylko byłam ja i prezes. I myśmy tak dwójkę ze sobą przychodzili, i rozmawiali jeszcze. No, a później oni mnie wzięli do, 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 tego, do, do skawiny, i skończy, tutaj do Radziszowa, i skończyła się ten i zlikwidowali ten, ten, to, to, to koło. No, że na przykład akademia, jak już byłam później, później na tym, bardzo się opiekowała tym kołem kombatantów. Zawsze na, na, mieliśmy opłatę, zawsze był rektor, przychodził albo prorektor. No i mieliśmy ten um, pomoc, prawda, przy naszej dalszej działalności, bośmy mieli nawiązany kontakt z tymi, z Litwą, i tam myśmy jeździli. I z, robiliśmy zbiórkę ubrań i pieniędzy, jeździliśmy do, 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 do tego, pomagaliśmy Litwie, bo była o wiele gorszej sytuacji niż Polska. No a. No i mieliśmy, tak można powiedzieć, że Akademia miała taki. To było jeszcze jeszcze za, za komunistycznych czasów. Nawiązane był w, w tym układzie warszawskim takie zebrania, no i było to koło właśnie metalurgów. I co roku było w innej w, w innym tym, państwie. No, no to myśmy byli na tyle. Jakoś przyjaźni dla nas, że na przykład jak byliśmy w Słowacji, to ten dyrektor Instytutu Słowackiego zrobił grupy i ta grupa, czy, czy Niemcy, czy tam Węgrzy, czy, czy, czy Rosjanie, szli. A on wziął polską grupę do siebie i mówi: No, jeszcze, wraz, wreszcie jesteśmy u siebie sami. Żeby była taki taka stosunek, że myśmy byli właśnie tymi przyjacielami głównymi, prawda? Z Akademii, na, 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 na tym. No i tak samo Węgrzy. Tośmy też mieli z nimi. Na przykład chcieliśmy, chcieliśmy tam jeden rysunek. A był taki ten Węgier jeden, nie, 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 nie pracownik naukowy, tylko administracyjny, który nie pozwolił, nie, nie wolno. No to nie, to nie wolno. I myśmy już byli w pociągu i taki jeden z nas, dyszany, taki asystent przylatuje do tego, macie, zrobiłem kopię, macie to, i dał nam do pociągu jeszcze. Nawet w czasie komunistycznym, już a później dopiero w nowej Polsce, że mieliśmy jednak bardzo mądrych i, i oddanych profesorów i, i, i studentów, że nie zostaliśmy tylko akademią, górni, akademią Górniczą, tylkośmy rozszerzyli na te współczesne technologie. I które były właściwie podstawą Akademii, prawda? Ta elektrotechnika i, 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 i ta materiałów i tak dalej. I to była właśnie ta mądrość Polaków, prawda? Że nie zostawiła tej Akademii na, 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 na tym, tylko tak rozszerzyła tę Akademię. I to mnie bardzo cieszyło i bardzo to uznawałam, że, że mamy taką rozbudowaną tą akademię, prawda? Która się nawet już zaczęła w czasie komunistycznym. Że potrafili zrobić, no i później oczywiście... I w ten czas przemysł tak pomógł bardzo akademii w czasie tym. Bo przemysł to na początku był... Prawda, w czasach komunistycznych, na pierwszym, że tak powiem, no, celem, prawda, stworzyć fabryki i, i, i tych. I oni bardzo pomogli w ten czas Akademii Górniczej. Myśmy się rozszerzyli, no, ale byliśmy odcięci przez tyle lat, przez 40 parę lat od, od tego prawie. Jak jak, mój, jak już była profesorem, mój syn był na akademii i tam, ponieważ miałam kolegę z, z przedwojny, który był w Vancouver, ja do niego napisałam, czy, bo chciałam, żeby on pojechał. On za, 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 zaproszenie za, przysłał na akademię. Ale rektor mi mówi tak, proszę pani, zrobimy inaczej. Bo jak będzie przez akademię, to pojedzie kto inny, nie on. Ja mu dam rok urlopu i on pojedzie prywatnie. Bo tak to będzie pojechał. No i dzięki temu, że on tam pojechał, no to później, jak wrócił, to oni się bardzo uważali, że, że Akademia bardzo wysoko stoi według niego, prawda? Co oni byli na był ten czas bez, be, bez stypendium, bo, bo prywatnie, ale chodził tam na wykłady, robił ćwiczenia, pomagał i tego, tak, że dostał później po, po, po dwóch coś latach przyszło zaproszenie na niego żeby, żeby robił, bo on już zaczął doktorat w Polsce, żeby zrobił doktorat w Vancouver. No to w ten czas pojechał, ale w Vancouver powiedzieli, że nie uznają tego doktoratu naszego, że to jest czteroletni, że musi zrobić najpierw magisterski w Vancouver. I on zrobił ten magisterski w Vancouver, no ale mówi tak, że jednak i to już było, że jednak, mówi tak, miał oczywiście bardzo dobrą pomoc i tak dalej, ale widział, no że jeden jako cudzoziemiec w tym czasie to jest jednak drugi kategorii obywateli. I mówi tak, wracam do Polski, mimo że w ten czas był stan wojenny. Także myśmy nawiązali ten, ten, ten. Ja nawiązałam właśnie przez nich z, z Norwegią ten. I moi asystenci robili, jeździli właśnie do Norwegii, tam do, 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 do Trondheim i, i tam przywozili takie, żebyśmy mogli robić doświadczenia. To przywozili materiały, które u nas były nie do, do zdobycia: gazotek, boru, bo, bo aluminium rozpuszczało wszystko i nie można było zrobić, prawda, doświadczenia, żeby nie było wpływu tego tygla czy, 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 czy coś, i oni nam przywozili stamtąd, z tego dorochań. To też. To, to też z wielką ochotą nam pomagali. Dali, co mogli. <gry>